Dzień dobry, cześć i czołem. Mam nadzieję, że słychać mnie bardzo dobrze. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie prototypować poziom, który wcześniej zaprojektowaliśmy. Na samym początku chciałbym powiedzieć, kim jestem i czym w ogóle jest projekt Hellspawn, projekt Robimy Grę. Jest to projekt, który ma na celu pokazanie osobom spoza branży i początkującym, jak wygląda proces tworzenia gry komputerowej, co się za nim kryje i jak w ogóle to wszystko wygląda. Dzisiaj w końcu odpalimy sobie Unreala, tak że będziecie mogli troszeczkę zobaczyć, jak wygląda prototypowanie takiej lokacji już, że tak powiem, pełnowymiarowo, niekoniecznie tylko na kartce. I mam nadzieję, że wam się spodoba. Jeżeli chodzi jeszcze o takie organizacyjne sprawy, jak zwykle na początku, chciałbym powiedzieć o tym, że poprzedniego streama nie było, no bo była Wielkanoc i wiadomo, jak to się rzeczy dzieją podczas Wielkanocy. I jakby drugą organizacyjną sprawą jest rozwiązanie ankiety, czyli tego, co mieliście okazję przez ostatni czas wypełniać. Odpowiedzi zostało udzielonych aż 40. Wyłączyłem w tym momencie możliwość odpowiadania. Niestety z przykrością stwierdzam, że nie udało się do końca sprecyzować, którą lokację zobaczymy w grę, ponieważ po równo osób, dokładnie po 15, dało tyle samo głosów na katakumby i na zamczysko. Aczkolwiek wybierzemy w tym sobie momencie zamczysko, ponieważ postaramy się już i wdrożyć je do mapy, którą dzisiaj będziemy robić. Zamczysko będzie nam troszeczkę łatwiejsze, tak mi się wydaje, do wdrożenia, bo bardziej nam pasuje do wielopoziomowości levelu, który ostatnio wykombinowaliśmy. Play for fun, tak, bardzo bym chciał obydwie i myślę, że w sumie to nie jest głupi pomysł, żebym drugą też zrealizował i mielibyśmy taką bazę. No nie chciałem ich łączyć, bo te dwa pomysły mają potencjał, żeby działać oddzielnie. Ale okej, przejdźmy dalej. Na autouzdrawianie większość, na szczęście, osób zagłosowała, żeby go nie było. Sam nie jestem jego fanem. No jakbyście stwierdzili, że bardzo chcecie, no to by się wdrożyło. Ale na szczęście 75% osób stwierdziło, że motyw z Call of Duty nie jest nam tutaj potrzebny. Który tryb według ciebie będzie na początku najlepszy? Większość z was odpowiedziała, że Team Deathmatch, ku mojemu smutkowi, ponieważ Team Deathmatch jest troszeczkę trudniejszy do balansowania zarówno pod względem level designu, jak i zarówno w samym wdrożeniu, no bo Deathmatch tak naprawdę można wrzucić i on działa, w sensie ustawić pałny graczów i możecie się strzelać. W Team Deathmatchu no już troszeczkę jest gorzej, bo muszę się bawić w jakieś różne dziwne punktacje, ale z czym bym sobie nie poradził. Oczywiście, że to zrobimy. No i jeszcze pojawiły się dwa pomysły, ale na razie to zostawmy w spokoju. Ja bardzo szanuję Call of Duty. Nie wiem, czy widzieliście ostatni trailer. Mnie trailer nie urzekł, ale gra mnie urzekła swoim klimatem. W sensie jestem fanem II wojny światowej, więc pewnie i tak kupię. Jeszcze mi się tutaj odpala Unreal, więc zanim w ogóle wejdziemy w samorobienie mapy, to chciałbym wam powiedzieć, jaki typ i bazy pod projekt wybrałem, tak na samym początku, czyli taka wstępna konfiguracja, to już możemy zamknąć. Otóż layout, który wykorzystuję, no to jest po prostu FPS Unrealowy domyślny, na którym sobie bazuję, no bo już mam tam przygotowane wszystkie zestawy animacji, szkielety, samo strzelanie nawet już jest, więc można sobie na tym bazować i to nam po prostu ułatwi znacząco pracę. Coś mój komputer zaczyna włączać Unreala, mam nadzieję, że się odpali teraz. Shout, pytasz, czy dużo straciłeś? Tak naprawdę same organizacyjne sprawy się dopiero pojawiły, więc myślę, że nie straciłeś zbyt dużo. Jej, mam dla was dobrą wiadomość. Unreal mi zadziałał, wczytał się. Już wam pokazuję okienko. Będziemy działać na trochę małej rozdzielczości, ponieważ chcę, żeby czat się nagrywał, ale mam nadzieję, że nie jest to dla was problem. Jeżeli nie będziecie czegoś widzieć, dajcie znać. To będziemy coś, wiecie, kombinować, bo ja jestem strasznym laikiem, jeśli chodzi o streamy. Ja się na tym nie znam i nie wiem, co tutaj w ogóle robię, ale coś tam robimy. Okej, to jest jakaś testowa mapa.
więc sobie stwórzmy nową, bo tak naprawdę będziemy zaczynać od początku, ale nie, bo bym was oszukał. Jeszcze wam chciałem powiedzieć o pewnych ustawieniach, co może być dla was ciekawostką. Bardzo dużo osób, pracując na początku z Unrealem, narzeka na jego wielkość, to znaczy raczej na wielkość buildów, które wypluwają, i jest na szczęście sposób, żeby sobie zaradzić z tym problemem, żeby pozbyć się nadmiernej ociężałości i żeby twój mały projekt nie ważył 2 GB, a kilkaset mega. I jest kilka rzeczy, które trzeba ustawić i które bym chciał na szybko tak wam pokazać. Wejdźmy sobie w ustawieniach. Pierwsze to jest for distribution, które zmniejsza troszeczkę wagę, ponieważ nie implementuje do builda elementów, które są potrzebne głównie deweloperowi. Kolejny element, który czasami może być wyłączony, a jest bardzo ważny, oznacza to, że wszystkie pliki, zamiast być wrzucane oddzielne, są pakowane do pliku pack, co też zmniejsza wielkość projektu. No to trochę tak, jakbyśmy pakowali pliki po prostu w RARze. I ostatnia rzecz, która jest bardzo zbliżona do tego, co przed chwilą, czyli Create Compressed Cooked Packages, co również zmniejsza nam wielkość. I w tym momencie, kiedy mamy włączone te trzy opcje, tak naprawdę z 1 GB nam się pewnie zmniejszy do jakichś 150 MB. Taki, powiedzmy, standardowy projekt z podstawowymi assetami. Okej, to czego nie zrobiłem, bo nie zdążyłem i się przyznaję do tego, to zrobienie mapy referencji. Zamknąłem tą ankietę dzisiaj, miałem nadzieję, że to się jeszcze się wyjaśni, który level będziemy brać, ale się nie wyjaśniło, no i nie zdążyłem po prostu zebrać referencji do zamczyska, dlatego, a może stworzymy pusty, dlatego będziemy robić dzisiaj bardziej abstrakcyjne, chciałbym wam pokazać w ogóle, jak podejść do takiego tworzenia poziomu, żebyście zobaczyli proces. Jeszcze jedną rzecz muszę wam powiedzieć, bo pewnie większość z was, która w ogóle tykała Unreala bądź coś z level designem, pewnie sobie pomyśli, że będziemy pracować na bruszach, czyli BSP-kach. Otóż nie będziemy. Dlaczego? Bo jeżeli będziemy pracować na zwykłym boksie, który jest meshem, to zyskamy szybkość, swobodę i łatwość testowania, ponieważ wszystkie elementy będzie nam o wiele łatwiej przesuwać. To oczywiście jest plusem, natomiast minusem jest to, że mamy o wiele mniejszą dokładność i pole do popełniania błędów. No i oczywiście pracę trzeba wykonać dwa razy, bo nie zostawimy meszy, tylko te BSP-ki i tak będę chciał później ułożyć, no bo pewnie nie będziemy mieć tyle modeli na początku, żeby to zapchać, a mesze są, no, są to brudne. To tak jakbym porównał to do szkicowania w jakimś notatniku ołówkiem i potem malowania tego kredkami albo jakimś, nie wiem, cienkopisem już. Więc wszystko, co będziemy sobie teraz układać, to będzie z takich kubów. Cały praktycznie level będę chciał złożyć z czegoś takiego, żeby zyskać jakiś kształt, jakieś przejścia, wielkości. I tak naprawdę to, co dzisiaj bym chciał z wami zrealizować, to pierwsze podejście, czyli zaprototypowanie geometrii. W czasie, jak będę prototypował, pewnie będę się odzywał troszeczkę mniej, ale jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, to śmiało pytajcie i będziemy z tym działać. Jeszcze zanim w ogóle do tego przejdziemy, Boże, już mi się zaczyna tutaj miejsce kończyć, zgubiłem teraz level, muszę go znaleźć. Tak to jest, jak to się wszystko na partyzanta robi. Potem człowiek szuka mapy referencji albo jakiegoś screenshota i nie może go odzyskać. Ostatnio z wami po prostu narysowałem sobie level, który mamy robić i gdzieś sobie zapisałem PNG-a z nim, ale go nie mogę znaleźć, dlatego odpalę po prostu Krite i wczytamy sobie ten plik, na którym pracowaliśmy ostatnio. Wybaczcie mi, nie zdążyłem przygotować wersji czystej, dlatego będziemy na tym brudnym szkicu się bawić, ale mam nadzieję, że to nie jest dla was duży problem. O, właśnie jakieś dziwne rzeczy mi się tutaj dzieją.
Okej, okay, Krita już powinna funkcjonować. Ta, ta, ta. Wszystko pięknie działa. Niech się wczyta. Niestety w domu nie dysponuję zbyt potężnym komputerem, dlatego on się mi się tutaj troszeczkę przymula. I nawet jak chcę przyzumować sobie, to się dzieją jakieś dziwne rzeczy. Okej, okay, może wam nie będę zoomował, bo Krita jest dziwna dzisiaj, nie ma humoru. Ale jeżeli widzicie, to po lewej level jakby dzieli się na trzy sektory. Po lewej jest piętro niżej, po środku jest parter, a po prawej stronie jest jakaś podwyższona część. Chciałbym to zrealizować w taki sposób, że ta środkowa część będzie jakąś główną halą zamku. Natomiast ta po lewej stronie to będzie jakaś forma więzienna. Natomiast jeśli chodzi o prawą część, jeszcze nie mam pomysłu. Dlatego jeżeli macie jakieś pomysły, co by to mogło być, dawajcie znać, wtedy się to wdroży. Ja i tak to zaprototypuję tak bardziej abstrakcyjnie, ale jeżeli macie pomysł, jak to ubrać, śmiało. O, Krita się właśnie odezwała. Dobra, ja sobie uciekam już z tą Kritą, nie jest nam potrzebna. Odpalę sobie tylko, żebym widział, jak ten level powinien wyglądać. I tak naprawdę to, co jakbym chciał teraz zrobić, to ustawić ścieżki i sprawdzić, jakie prędkości są, tak żebym był pewny, że mapa nie jest za duża, nie jest za mała, że gracze są w stanie nawigować, że są w stanie się w jakiś sposób znaleźć i nie mają po prostu takiego wkurzenia, że zaczynają na spawnie, a potem muszą pół godziny biec, żeby dotrzeć do najbliższego przeciwnika bądź jakiejś hali, w której jest checkpoint, czyli miejsce, w którym gracze się spotykają i walczą. Chciałem wam jeszcze powiedzieć, że nie róbcie tego w domu, to znaczy jeżeli nie macie jeszcze zbyt pokaźnego doświadczenia w level designie, nie polecam prototypować leveli z meshów, ponieważ można tutaj popełniać częściej błędy, te levele mogą być brudniejsze i generalnie tworzy nam się chaos. Jeżeli więc nie jesteście w stanie jeszcze zapanować nad takim chaosem twórczym, no to lepiej sobie to robić na czysto już z BSP-ków, a więcej zaprojektować na kartce. Ja to lubię, bo to daje mi jakąś taką ekspresję twórczą. Okej, okay, to sobie mogę zmniejszyć tak. Zapiszmy sobie ten level od razu. Stwórzmy sobie folder maps. Może. Albo zapiszmy to domyślnie tutaj. Niech będzie Castle MP. Jeżeli w grze pojawią się jakieś terminy, których nie będziecie rozumieć, to dawajcie znać, będę starał się je wytłumaczyć na bieżąco, bo jestem przyzwyczajony do ich używania i czasami mogę się zapomnieć. Gareth, pytasz się, czy będę coś programował? Tak, ale nie w tym odcinku prawdopodobnie, bo dzisiaj chcę się skupić na projektowaniu samego poziomu i zaprototypowaniu go w jakiejś przyjaznej formie. Ok, zacznijmy sobie od stworzenia jakiejś abstrakcyjnej wielkości. Może troszeczkę muzykę podgłośnię. I postawmy sobie gracza. Ja bardzo lubię sobie stawiać jakiś obiekt, który będzie mi sugerował wysokość gracza, ale tu na szczęście mamy charakter gracza. Znaczy jego pawn. Źle szukam. Okej, w ten sposób mamy wielkość. No taki ten, pytasz się, czy viewport jest wyłączony real time. Nie odświeża się wam? Czy się odświeża? Bo jak się nie odświeża, to jest coś bardzo nie tak. Powinniście widzieć, że dodałem pawn przeciwnika teraz. Jakby mi ktoś mógł napisać, to będę bardzo wdzięczny. Okej, ale widzę na podglądzie, że się odświeża, więc chyba nie ma problemu. Ja sobie pozwolę otworzyć na drugim ekranie
Okienko. Tylko nie pamiętam, jak to się wydzielało. No dobra, nieważne, nie chce mi się tego teraz robić. Po prostu chciałem mieć może layout, jakiś drugi podgląd z góry, ponieważ on ułatwia... O, to jest to, czego szukałem. Play for fun. Nie mogę powiedzieć więcej, niż informują materiały marketingowe, bo obowiązuje mnie po prostu NDA-ka, no i byłoby to w jakiś sposób działanie na szkodę mojej firmy, a czego absolutnie nie chcę robić. Więc to, co mogę powiedzieć, no to, że to jest gra, w której sterujemy sędzią podczas rewolucji francuskiej. I tak naprawdę rozwiązujemy różne nietypowe i typowe dla tamtego okresu sprawy sądowe i robimy też trochę innych rzeczy. Ale więcej musisz sobie wyszperać jakby na stronie internetowej, a pewnie niedługo będą pojawiać się już jakieś sensowne informacje. Okej, ja muszę sobie odpalić, zobaczyć, czy... A no tak, nie dodałem światła i może ściszę w ogóle Unreala, bo jest strasznie głośno. Okej. Dobra. Przy okazji skrótem F możecie sobie wrócić do dowolnego obiektu na scenie. Jeżeli wciśniecie klawisz F, to wam się przybliży, nawet jeżeli zaznaczycie go sobie w hierarchii. To jest bardzo przydatny element pozwalający o wiele łatwiej nawigować w samym Unrealu. OK, potrzebujemy dodać światło, żeby widzieć cokolwiek. Dajmy sobie skylight, który chyba nam powinien zadziałać. Nie, nie zadziała nam bez lighta. To dajmy directional light, który ustawimy sobie na dynamiczny. Mam nadzieję, że mój laptop teraz nie spłonie, bo on ma tendencję do płonięcia w takich sytuacjach. Okej. I sprawdźmy podgląd. Pięknie wszystko działa, wszystko widać. Już wracam na Unlit. Generalnie tutaj widzicie, że sobie podmieniam te view mode, to się nazywa, czyli możemy sobie ustawić, w jaki sposób chcemy, aby renderował nam się dany obszar, czyli w jaki sposób ma nam się pokazywać, czy to ma być sama siatka, czy to ma być wszystko ze światłami, bajerami, czy mają być same mesze bez światła i bez cieni w sumie głównie i tak dalej, i tak dalej. Tych opcji jest bardzo dużo i służą deweloperom po to, żeby znaleźć jakieś błędy, żeby zobaczyć, jak zachowuje się światło, i tego typu różne rzeczy. Bardzo przydatne funkcje w pewnym momencie developmentu. Ale okej, wracając do naszej mapki. Zobaczmy sobie tą odległość. Prawdopodobnie będę musiał przebudować, czy ustawiłem postać za nisko i wpada pod mapę. No, wpadała pod mapę chyba. A nie, bo tu spawn point jest chyba drugi. Dobra. Ach, dobra, okej, on mnie spawnuje po prostu tam, gdzie mam, tam, gdzie jest kamera. Ja myślałem, że będzie mnie spawnował po prostu na pałnie, więc, ale spoko, to nie jest problem. Okej, zakładając, że będzie taka prędkość poruszania, czuję, że ta hala może być w tym momencie troszeczkę za mała i może nie dawać nam komfortu rozstawiania później coverów, więc zwiększę ją jeszcze trochę. Okej. Okej, wydaje mi się, że leciutko przesadziłem, ale pewnie też będziemy jeszcze sterować prędkością poruszania się graczy, ale założę, że delikatnie ją zmniejszę.
Bardzo delikatnie. Okej. Czyli mamy sobie naszą jakby podstawę, naszą halę, na której będziemy, do której teraz wszystkie elementy będziemy dostawiać. I ja bym chciał w tym momencie stworzyć sobie podesty, o których rozmawialiśmy. Możecie je zobaczyć tutaj, te zielone elementy. To są podesty, które mają być troszeczkę wyżej. One też nam będą definiować wysokość przejść, więc muszę mieć to potem na uwadze. Założę sobie, że nie chcę, żeby to było zbyt wertykalne, czyli żeby mapa była za mocno pionowa i gracz musiał patrzeć mocno do góry, więc chciałbym, żeby podest miał jakąś wysokość około metra. Więc weźmy sobie cube'a. Cube z definicji powinien mieć tutaj, w sensie domyślnie powinien mieć około metra. W ogóle nie wiem, czy ja nie mam ustawionych ustawień na jakiś high czy coś. Nie, no tam było... O, to mogę zmienić. O, wszystko mam na low, jak widzicie. Okej, ja zakładam, że chciałbym, aby mój cube miał 1 na 2 szerokości, żeby to była platforma, po której mogę się w miarę płynnie poruszać. I w sumie możemy sobie też ustandaryzować od razu wielkość lokacji, wielkość tej głównej płyty. Niech to będzie 15 na 22 i grubość nie ma znaczenia za bardzo. Okej. No w zasadzie jak nam to będzie wchodziło, to nie ma znaczenia, bo właśnie się przyłapałem na tym, że zacząłem robić tak, jakbym robił na BSP-kach, a nie takie było moje założenie, tak jak wam mówiłem. Więc już naprawiam swój błąd i będę to robił trochę bardziej rough, czyli trochę bardziej szkicował. Okej, względem miniaturki powinniśmy to sobie ułożyć tutaj. I troszeczkę to zmniejszyć. Okej, w zasadzie możemy to odbić symetrycznie, nie powinno nam to urwać nogi ni ręki. Jeżeli możecie mi dać znać, czy lagi macie w widoku, czy w głosie, bo to jest dość ważna informacja dla mnie. Okej. Doróbmy sobie do tego. Okej, no to możliwe, że w tym momencie nic z tym nie zrobię. Przepraszam was za to bardzo. Mam nadzieję, że ustabilizuje się to. Jeżeli ktoś ma pomysł, z czego się to może brać, to dajcie znać. Normalnie powinno się robić schody, ale ja robię pochylnie, bo jest szybciej. Tylko muszę sprawdzić, czy da się po niej wejść teraz. Znowu. Okej, spoko. Ale wydaje mi się, że jako gracz mam trochę za mało przestrzeni, bo jeżeli to będzie ściana, to będę czuł ścisk bardzo. Więc ja sobie to troszeczkę zwiększę. Załóżmy, że zwiększę to sobie do... O, 4 to może być za dużo. Okej, ale możemy zrobić tak, może? Dobra, dajmy 3 na razie. I sprawdźmy.
Okej, okay, myślę, że 3 na razie nam wystarczy. Jak potem w testach wyjdzie jeszcze takich grubszych, że to jednak nie jest dobry pomysł. Ciekawe, czy ja mogę to tak zmienić. Ach, nie, nie działa tak, jakbym chciał i nie zadziała, więc szybciej będzie, jak po prostu to skopiuję jeszcze raz. W zasadzie. Kuzarek, nie chcę resetować streama, dlatego że nie wiem, jak się zachowa w takiej sytuacji YouTube, czy nie odpali mi to czasami nowego streama całkowicie, chciałbym tego uniknąć. A jeśli chodzi o internet, to z mojej strony to nie powinien być problem, bo mam tutaj naprawdę szybkiego neta. Więc nie, naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, co się w tym momencie tutaj dzieje, ale mam nadzieję, że w miarę szybko się to naprawi i że to minie. Możecie mi tylko dać, czy macie tak od początku, czy dzieje się to wam od jakiegoś konkretnego momentu. Okej, ta przestrzeń wydaje się całkiem sensowna. Igor, pytasz się, dlaczego lepiej używać zwykłych kubów? Nie powiedziałbym, że lepiej, natomiast ja osobiście lubię używać zwykłych kubów, dlatego że dają mi pewną formę ekspresji jakby i pozwalają robić o wiele szybciej dany level, prototypować go. Dzięki temu mogę sobie sprawdzić odległości, prędkości i tak dalej. I daje mi to swobodę. Bezpeki robię zazwyczaj w drugiej fazie, kiedy już jestem pewny ogólnego kształtu i wiem, jak chcę, żeby to wyglądało. Wtedy dopiero używam bezpeków. Ale normalnie zazwyczaj zaczynam właśnie od jakichś prostych meszy. Okej. Teraz muszę sobie założyć, że robimy przejście, które powinno mieć około 2,5 metrów dla bezpieczeństwa. I tyle sobie w sumie ustalę piętro. 2,5 czy 3? Dam 2,5. Chociaż... Dobra, dam 2,5. Albo jeszcze sobie sprawdzę, może na wszelki wypadek, jak to będzie wyglądać, żeby nie było. Okej, już widzę, że 2,5 to jest za nisko. Może nawet 3,5 powinno być w takiej sytuacji. Żeby to było komfortowe i dobrze widoczne przejście.
Okej. Poza tym takie piętra też pasują do starych zamczysk, więc w zasadzie dam 4. Myślę, że nie powinno być to zbyt odczuwalne, że jest za wysoko. Okej, jeżeli zakładam, że dojdzie jakaś ramka potem na drzwi, no to się też będzie zmniejszać. Okej, czyli teraz musimy dorobić dwa główne wejścia. Ale tu trochę widzę, że spaliłem. Skasujmy. Nie podoba mi się to tutaj. Aha, bo to wchodzi pod podłogę. To nie będzie nam to nic robiło, na szczęście. Okej. I z tego, co pamiętam, to tutaj tych zejść miało nie być. Znaczy wejść dokładnie. A musimy troszeczkę to podwyższyć, dlatego że wysokość skoku gracza pozwalałaby tam wejść, a chcieliśmy tego uniknąć. Chcieliśmy, aby gracz mógł spaść z tego, ale nie mógł wejść, więc założę sobie, że podwyższę te blokady delikatnie. A w zasadzie one sobie mogą teraz lewitować, to nie jest problem. Chociaż nie, ja muszę mieć wymiar, albo nie, nie muszę mieć wymiaru teraz. Dobra, jak i tak testujemy tylko ścieżki. Okej, sprawdźmy, czy to działa. Czy gracz nie ma teraz też za wysoko, żeby strzelać? No nie, myślę, że będzie w sam raz. Okej. Muszę sobie sprawdzić szerokość przejścia na metry. Ach, powinno styknąć.
Myślę, że to bym rozwiązał troszeczkę inaczej, żeby to przejście było czytelniejsze dla gracza. Żeby kojarzył sobie korytarz, że korytarz prowadzi sam w sobie do konkretnego pomieszczenia, a nie ma rozgałęzienie, które mu utrudnia nawigację tylko, bo to mogłoby być całkiem męczące. Okej, zobaczmy sobie, jak to odległościowo działa. Myślę, że jest całkiem spoko. Nie wiem, czy to pomieszczenie nie jest za duże, bo niepotrzebnie nam generuje przestrzeń. Chociaż w sumie jak założę, że tam jeszcze dojdzie jakieś enviro, no na razie potraktuję to sobie po prostu jako ścieżkę. Da mi to trochę większe możliwości później. Te korytarze, które tu zrobiłem, one są całkiem szerokie i chyba zrobię nawet jeszcze szersze, żeby dać trochę możliwości na jakieś covery, bo to są jednak takie miejsca, gdzie nam ktoś może wparować i jesteśmy jak kaczki odsłonięci. Ale tu bym zrobił natomiast taki wąski korytarz, który graczowi nie dawałby zbyt pola do popisu. On ma być niebezpieczny, ma być skrótem. Więc zobaczmy, jak to wyjdzie. Nie, no może, dobra. Na razie zrobię sobie tej samej wysokości. Znaczy tej samej szerokości. Teraz się troszkę martwię, że te platformy mogą być za krótkie, ale to dobrze, że to wyjdzie teraz, bo potem one mogłyby być trochę kłopotliwe. Najwyżej je się troszeczkę przedłuży. Nie chciałbym, żeby gracz po wejściu miał od razu dostęp do wszystkich pomieszczeń, tylko żeby musiał te 2 metry pokonać i być 2 metry odsłoniętym. Bo jeżeli ktoś się decyduje na przebiegnięcie mapy na środku, gdzie pewnie jakiś power-up postawimy, to wolałbym, żeby miał to zadanie troszeczkę utrudnione, a nie chciałbym robić tutaj na środku jakiegoś covera, bo wydaje mi się, że pierwsza fala spotkań może fajnie wyglądać, kiedy gracze będą strzelać do siebie z naprzeciwka tej hali, tego dużego pomieszczenia. Okej, to może być troszeczkę, to pomieszczenie chyba w ogóle zmniejsze w takiej sytuacji. I to całe również przesunę. Troszkę się boję tego korytarza, szczerze wam powiem, bo wydaje mi się dość długi i nudny. Ale to muszę sprawdzić. Okej. Takie momenty są bardzo fajne, kiedy mamy do wyboru 2 ścieżki, które nam się wychylają i gracz idzie tutaj, już widzi jedną ścieżkę, ma jeden wybór i drugą ścieżkę, drugi wybór. I dodatkowo, jeżeli ktoś biegnie z naprzeciwka, to zawsze może spróbować się chować i wyminąć tego przeciwnika i spróbować go w jakiś sposób flankować. No i właśnie z powodu tego flankowania, nie wiem, czy tej odległości troszeczkę jeszcze nie zmniejszyć, bo fajne uczucie daje moment, w którym możesz gracza dość szybko zajść. Możemy dla testów to zmniejszyć. Zawsze możemy zrobić tak, że z jednej strony ścieżka będzie trochę dłuższa, chociaż nie możemy w tym przypadku, bo zrobilibyśmy pewien dysbalans. Ale okej, załóżmy, że to będzie miało taką wielkość na ten moment. Okej, teraz zapomniałem zrobić jedną bardzo ważną rzecz. Czyli zrobić piętro.
Z Altem można sobie przenosić, kopiować przedmioty, tak jakbyście robili Ctrl-C, Ctrl-V, tylko robi to już automatycznie. Zakładam, że te ścieżki chciałbym, aby były niżej. Wilkon, pytasz się, czy ten strzelający gościu to jest pobrany asset, czy to jest autorski. To jest asset przygotowany przez Epic Games, wbudowany, tak jak pisze Igor, w Unreal Engine 4, więc jeżeli odpalisz sobie Unreala, to będziesz mógł sobie ustawić preset strzelającego gościa i w ten sposób już go mieć, żeby sobie pobiegać po tworzonej przez ciebie mapie. Bardzo fajna sprawa. Okay. Domyślnie takie schody prawdopodobnie by podzielił na dwie części, czyli zrobił gdzieś po środku jakiś zaułek. Znaczy pokażę wam taką małą platformę. Mogę to nawet spróbować teraz zrobić. I ta platforma sprawia, że gracz, gdy idzie, to przez chwilę traci pole widzenia, które jest mu blokowane, i to troszeczkę opóźnia rozgrywkę i pozwala się komuś schować jeszcze na wszelki wypadek. Jeśli ktoś z was grał w Battlefield 1, to jest tam taka mapa we Włoszech, która się dzieje, tam są takie bunkry. W tych bunkrach jest bardzo dobry przykład, jak taki spadek z nagłych schodów może zrobić niezły checkpoint, czyli miejsce, w którym gracze się będą ostrzeliwać, bunkrować. Albo nie, okej, okay, na razie tego nie będę robił, ale chciałem wam po prostu pokazać koncepcję. No, tu powinien być jakiś mały próg jeszcze, więc go zrobię na szybko z jakiegoś innego klocka. Tak w ogóle przy okazji to chciałbym podziękować wszystkim osobom, które mi ostatnio wbiły na Patronite'a, bardzo mi miło. I mam nadzieję, że niedługo ten Patronite tam, kurczę, już mnie tak sensownie zacznie wspierać i będę mógł jeszcze fajniejsze rzeczy z wami robić, bo bardzo miło mi się dla was różne rzeczy tworzy, jesteście super ogólnie. Ale już wam nie będę słodził, bo nie wolno tak bez przesady. Okej, okay, tu mi wyszło teraz, że mam troszeczkę za blisko to zejście i zastanawiam się, co z tym zrobić. No dobra, spróbujmy tak. A to nawet się dobrze składa, bo teraz to pomieszczenie będzie nas automatycznie prowadziło w tym kierunku, bo tu mamy bardziej otwartą przestrzeń z tej strony, czyli wyszło dobrze. Ok.
Teraz powinniśmy dodać jeszcze dodatkowe pomieszczenie. Teraz to ja się zaczynam zastanawiać, czy te dodatkowe pomieszczenia, które tu są zaznaczone na czerwono, będą dobrze działać, bo jak sobie tak patrzę, to zaczyna nam się robić bardzo duża ilość korytarzy, a duża ilość korytarzy równa się nieczytelność levelu. Wolałbym tego uniknąć. Ale możemy spróbować. Najwyżej coś nie zadziała. No bo teraz już mamy 3 odnogi tak naprawdę. To jest dużo. Dobra, najwyżej usuniemy. Łatwiej jest usunąć niż dodać, więc szczególnie, że mamy teraz fazę takich tych... nie tworzę tego na BSP-kach, więc robi mi się to wszystko w miarę łatwo i szybko i wydajnie. Hashi, pytasz się, gdzie można się nauczyć Unreala. Osobiście polecam bardzo taką stronę, która się nazywa Digital Tutors. Mają świetne tutoriale do Unreala. Możesz też sobie poprzeglądać YouTube'a albo popatrzeć tutoriale na oficjalnej stronie Epic Games, bo są jakościowo naprawdę dobre. W tym momencie się przyglądam, czy to wejście nie będzie zbyt otwarte, ale mogę tu postawić cover, które będzie je zasłaniało. Ale z drugiej strony tam ma być upgrade, więc hej, w sumie to dobrze. Tylko jest mniejsze, zrobię z tego jakiś szeroki korytarz po prostu. Spróbujmy zrobić coś takiego. Trochę nam się koncepcja zmodyfikowała właśnie. Ale to chyba nic złego. Będę musiał w takim razie tutaj dać jakieś bardzo mocne oznaczenia, który korytarz prowadzi w którym kierunku, żeby to było czytelne. To mogłaby być jakaś winiarnia taka mała. Tak mi się wydaje. Chociaż nie wiem, czy w takim miejscu spiżarnia by mogła być już się zaczynać. Więc może jakieś wejście do kuchni albo coś takiego. Może to byłby niegłupi pomysł. Bo prawdopodobnie kiedy usiądę sobie już i stworzę mapę referencji, to ten poziom też się troszeczkę pozmienia, no bo jednak nie chciałbym, aby abstrakcyjna część geometryczna była tworzona oddzielnie od tej takiej wizualnej, fabularnej, bym nawet mógł powiedzieć. Ok, sprawdźmy sobie prędkości. Ok, zakładam, że spawnuje się na przykład tutaj. O, wychodzę. I tu już jest szansa, że powinienem widzieć przeciwników. Sprawdźmy jeszcze z tej strony.
Teraz zastanawiam się, czy nie zostawić z jednej strony ślepego zaułka. Chociaż nie powinienem tak robić, dlatego że wtedy gracze będą mieli tylko jedno wejście do bazy przeciwnika, a to nie jest koniecznie dobre. To już wolałbym chyba zlikwidować to przejście tutaj, a zostawić to trzecie i może to będzie rozwiązanie za tym, żeby mapa była lepiej zbalansowana. Z tej strony nie będę chciał robić bardzo wysokiego, może tego piętra, tak rzeczywiście, żeby to było piętro, a zrobić małe podwyższenie. Ale to nie mogę zrobić w ten sposób, ponieważ gracze, którzy będą schodzić, nie będą widzieli, będą wystawać im nogi po prostu i to jest bardzo, bardzo niefajna sytuacja, w której zanim zejdziemy, dostajemy wpierdziel. Byłoby to bardzo nie... Słabo by to balansowało rozgrywkę w naszym przypadku. Więc powiedzmy, że zrobię sobie takie 1,5-metrowe piętro. Może postawię sobie po prostu cuba. Okej, i myślę, że taka wysokość mogłaby być już ciekawa, może nawet jeszcze trochę odsunę. Dobry pomysł. Jeżeli się okaże, że to będzie taki zbyt trudny moment dla graczy, no to zawsze można zrobić coś takiego, że to się daje tak, daje się w sensie z boku i wtedy gracze mają jakiś załom, za którym się mogą bronić i nie powinno być wtedy z tym żadnego problemu.